Teraz bardzo prosimy, żeby dzieci wyszły, bo będą dziękować, uwielbiać, dziękować za komunię, którą przyjęli. Bardzo proszę na środek. Teraz dzieci. Dzieci, a teraz sami też podziękujemy Bogu za dar Komunii Świętej.
i nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze coś dzieci chyba chcą powiedzieć, tak? I książę, dziękujemy Wam za pracę, którą staramy, aby Bóg w hostii był oczyść naszego życia. Panie, dziękujemy za prawnie wielki wkład, ażeby On królował, dzięki za troskę służbę Mu, za Ewangelii Słowa. Pierwsza komunia święta naszych dzieci jest szczególną wartością nas, rodziców parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci, świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie miłości. Drodzy księże, dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom. Serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Świętej Ofierze. Prosimy Was o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości Bożej. Bóg zabawcie. Przynoszą książeczki, łańcuszki, różańce,
co tam jeszcze mamy do poświęcenia i jutro to będzie również na tej mszy świętej uroczystej święcić. I też dzieci będą bardzo uroczyście, tak jak dzisiaj drugi raz do Komunii Świętej przystępować. Moi drodzy, jeśli chodzi o wtorek, to normalnie mamy mszę świętą 18 o 17 adoracja. W środę ksiądz Adam zaprasza na spotkanie katechetyczne, biblijne. Będzie ciekawy temat, bo będzie o litanii kapłańskiej i tych wszystkich wezwaniach, które tam są. To są bardzo ciekawe, interesujące sprawy. Środa, godzina 19. A za tydzień uroczystość Trójcy Świętej, więc normalny porządek niedzielny i sobota i niedziela. Wielkie podziękowania przede wszystkim księdzu, ja ze swojej strony, księdzu Michałowi składam. W tym roku przejął przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej i uczynił to bardzo pięknie, także bardzo dziękuję księży Michale za ten trud i za piękną dzisiejszą uroczystość. Myślę, że jeszcze raz brawa dla księdza. Adam w Paderborn, bo tam właśnie mieliśmy też pierwszą komunię świętą i też kilkanaścioro dzieci tam przystąpiło i też się tam trudził, także on otrzymał pewnie tam wielkie brawa. Ale wspominam o tym, żebyśmy wiedzieli, że dzieje się w naszej parafii. Moi drodzy, podziękowania oczywiście z Holi, która pięknie dzisiaj, właściwie zespołowi, która pięknie dzisiaj prowadziła śpiew, troszkę może w osłabionym składzie była, ale też z Polski dołączyli muzycy, szczególnie jeden muzyk, także dziękujemy, że zaangażował się Łukaszowi w ten śpiew i grę. Ale będzie musiał zostawić tutaj, ale nie, chyba odpuścimy, niech zabiera słowa. Dobrze, moi kochani, ale przede wszystkim podziękowania wam, rodzice, za to, że ten trud ponosiliście, niektórzy nawet z bardzo daleka dojeżdżali do dzieci tutaj do przygotowania przywieźć i za świadectwo wiary. Już dzisiaj też wam dziękujemy za to, że zechcieliście, by dzieci w naszej parafii przystąpiły do stołu pańskiego po raz pierwszy. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli też na tę uroczystość. No i dzisiaj świętujmy, cieszmy się i radujmy z tego, bo jest okazja wyśmienita. Do zobaczenia do jutra. Teraz pozostaje tylko Boże błogosławieństwo, śpiew na zakończenie. Będziemy robić zdjęcie tutaj w kościele wspólne. Nie wiem, czy wiecie, ale na zewnątrz świeci słońce. Pięknie. Po proboszczu się nie poprawię, także ja dołączam się do wszystkiego, co ksiądz proboszcz powiedział. Niesamowita wdzięczność wszystkim, którzy się zaangażowali, szczególnie właśnie rodzicom, panu Mariuszowi. I wam, drogie dzieci, za zaangażowanie. Mam nadzieję, że ta przygoda się nie skończyła, ale będzie trwała dalej, bo jak wiecie, można być ministrantem w grupach młodzieżowych. Także też tutaj proszę rodziców o to wsparcie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bo On nie będą dzięki. Alleluja, alleluja. Święty Michał Archaniel. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką z Twojego Ducha. Bądź naszą obroną. Mocą Bożą strącić do piekła.
kończymy tam i uśpiekamy się. Uwaga, raz, dwa, trzy. Właśnie, czy dzieciom to